zmieniła się również siedziba administracji Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Rydgera. Dyrekcja oraz sekretariat dyrekcji mają teraz swoją siedzibę w budynku zaplecza technicznego oznaczonego literą T. Pawilon mieści się za budynkiem kuchni szpitala. Podsumowano również projekt pod nazwą Pomarańczowe wsparcie 50+ na Grudziąckim Rynku Pracy. Budżet programu wyniósł ponad 1,8 miliona złotych. Przedsięwzięcie wdrażało Grudziąckie Centrum Caritas, a także Powiatowy Urząd Pracy, Agrotek Polska i firma 50 Kampania. Beneficjentami przedsięwzięcia było 90 osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat, które wzięły udział w szkoleniu zawodowym oraz stażu. Ponadto uczestnicy mieli szansę na zdobycie wiedzy z zakresu technik i metod poszukiwania pracy. Organizacje pozarządowe działające na terenie Grudziądza wybrały swoich reprezentantów do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W wyniku głosowania wybrano księdza Marka Bożyszkowskiego, Grudziąckie Centrum Caritas, Krystynę Nowak, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Oddział w Grudziądzu oraz stałych zastępców przedstawicieli. Hannę Szymańską, Koło Grudziąckie Towarzystwa Pomocy im. Świętego Brata Alberta i Zenona Różyckiego, Klub Sportowy Stal. Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, który obchodzony jest 5 grudnia, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego zorganizowaliśmy spotkanie z najbardziej aktywnymi wolontariuszami oraz przyznaliśmy tytuł Wolontariusza Roku. Wydarzenie przygotowano z inicjatywy członków Miejskiej Rady Działalności i Pożytku Publicznego. Wolontariuszy wskazały placówki edukacyjne, instytucje pomocy społecznej oraz organizacje pozarządowe. Tytuł Wolontariusza Roku otrzymała Weronika Bartoszewska z 1. Liceum Ogólnokształcącego. Podsumowano także realizację projektu pod nazwą Rewitalizacja Społeczna Grudziąckiej Starówki. Projekt wdrażał Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Centrum Caritas. Wartość przedsięwzięcia wynosiła 1,2 miliona złotych. Beneficjentami programu było 130 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej z jednego z powodów – ubóstwa, bezrobocia, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego lub bezdomności. Uczestniczyłem w spotkaniu i nadzór nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w naszym mieście. Jak co roku na początku listopada odbyło się spotkanie pod nazwą Akcja Zima, w którym wzięli udział przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, Szpitala, MOPR-u oraz organizacji pozarządowych. Rozmawiano o skoordynowaniu działań zmierzających do zapewnienia schronienia i monitorowania miejsc, w których gromadzą się bezdomni. Do Grudziąckiej Biblioteki Miejskiej trafiło blisko 1000 nowych książek o wartości 20 tysięcy złotych. Publikacje pozyskano z programu Biblioteki Narodowej pod nazwą Zakup nowości wydawniczych do bibliotek. W ramach rekultywacji Jeziora Rudnickiego, jak co roku, do jeziora wpuszczono około 300 kg na rybku szczupaka. Przypomnę, że akcję zorganizował Polski Związek Wędkarski oraz Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada na rynku odbyły się uroczystości patriotyczne z ceremoniałem wojskowym. Ponadto po raz kolejny otwarto dla zwiedzających Cytadelę i Kościół na terenie Zakładu Karnego przy ulicy Wybickiego. Zorganizowano także Bieg Niepodległości i koncert w muzeum. Również jak co roku jarmarkiem Świętego Mikołaja rozpoczęliśmy w naszym mieście przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Na rynku pojawiła się choinka, świąteczne krawy, nie zabrakło również koncertów i występów artystycznych. Przy tej okazji bardzo serdecznie wszystkim dziękuję, którzy pracowali przy organizacji tego wydarzenia. Dziękuję uprzejmie za uwagę. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Czy ktoś z państwa radnych do informacji prezydenta ma zapytanie? Bardzo proszę, pan radny Szymański. Wysoka Rado, ja chciałem powrócić do inwestycji modernizacja sieci tramwajowej. Pan prezydent wspomniał dzisiaj o niej. Po raz kolejny. Ja chciałem się dowiedzieć, rozumiem, że miasto zgodziło się na przedłużenie terminu oddania tej inwestycji. Ja chciałbym usłyszeć precyzyjny termin jej zakończenia, bo dzisiaj tego nie usłyszałem. Dziękuję bardzo. Zdaję sobie sprawę, że sprawa jest bardzo świeża, ale myślę, że wśród tej powodzi różnych informacji o różnej wagi
No, chcielibyśmy usłyszeć coś na temat wyroku, który wczoraj zapadł, który sprawił, że pierwsze wyroki w sprawie sprzedaży budynków przy ulicy Wielka mają prawomocny wyrok i wiadomo, że rozpocznie to lawinę podobnych roszczeń. Z tym związane są, jak sądzę, ogromne odszkodowania. Czy miasto przeprowadziło już choćby wstępny szacunek kosztów, jakie ta decyzja sądu spowoduje? Ja zdaję sobie sprawę z tego, że część spraw jest dopiero w toku, część nie jest jeszcze założona, bo czekano na to rozstrzygnięcie, ale czy miasto w jakiś sposób oszacowało rozmiary tego, ponieważ no, zdajemy sobie sprawę, że skala tych odszkodowań może wynosić iść w milionowe kwoty. Dziękuję panu radnemu. Chciałbym tylko przypomnieć, że tego typu zapytania, jeżeli nie są przedmiotem informacji prezydenta, byłby pan zobowiązany albo w formie interpelacji lub zapytania na końcu sesji. Ale to jest do tej informacji pana prezydenta, ale uważam, że jest to bardzo ważna rzecz, jaka stała się od ostatniej sesji, a o której pan prezydent w swoim sprawozdaniu nie powiedział. Ja rozumiem, tylko my nie jesteśmy autorami sprawozdania pana prezydenta. Jeżeli pan byłby tak uprzejmy na przyszłość, takie zapytania, które nie są bynajmniej przy... Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, mam zapytanie dotyczące wsparcia z Funduszu Ochrony Środowiska. Czy beneficjentem tego wsparcia są tylko i wyłącznie jest MPG, czy także na przykład wspólnoty prywatne bądź właściciele prywatnych kamienic? Dziękuję. Bardzo. Pan Krzysztof, bardzo proszę. Inwestycji, modernizacja góry zamkowej. Otóż ta inwestycja mi się bardzo podoba. Też jestem zainteresowany, żeby zobaczyć widok Grudziądza z tej pięknej wieży Klimek, która świeżo to została oddana. Ale pytam się w imieniu Grudziądza, ponieważ mnie o to prosi. Kiedy przeciętny Grudziądzanin będzie mógł wejść na wieżę Klimek? To jest pierwsze pytanie. Drugie, kto będzie operatorem? Myślę, że już o to pytanie pytał się kiedyś pan radny Glamowski. I ponieważ nie zauważyłem przy wieży Klimek pomieszczenia socjalnego, to chciałbym się zapytać, czy jest tam coś planowane, ponieważ jeżeli będzie tam operator, no to jakieś, no chociaż miniaturowe pomieszczenie socjalne by tam należało zbudować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeżeli już nie ma żadnych zapytań, panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Jeżeli pan przewodniczący pozwoli, to ja odpowiem na wszystkie pytania, również zapytanie pana radnego Wiśniewskiego, jako że zakładam, że jest to pierwsza taka robocza sesja i najzwyczajniej nie wiedzieć, czy to takie zwyczaje panują. Więc jeżeli chodzi o pytanie w kolejności radnego Szymańskiego, to aneks do umowy na wykonanie, nazwijmy to torowi, z tej modernizacji jest do 30 czerwca 2015 roku. Jeżeli chodzi o pytanie pana radnego Wiśniewskiego związane z wczorajszym wyrokiem, ponieważ wyrok ten zapadł, jak pan sam mówił wczoraj, poczekamy na uzasadnienie, ale przygotowujemy się również na wersję niekorzystną dla TBS-u, czyli na zwrot środków finansowych, jakie prywatni nabywcy przeznaczyli na kupno tych domów, również pewnie z jakimiś nakładami, które ponieśli. Ale jak wiadomo, nakłady muszą być uzasadnione, więc prawdopodobnie będą tu również potrzebne kolejne jakieś negocjacje w tej sprawie. Poczekamy za uzasadnienie, panie radny, i spróbujemy o kasację, pomimo tego, że wyrok jest już prawomocny. Natomiast ja mówię, wczoraj wyrok zapadł i jeszcze nie miałem nawet spotkania prawników w tej sprawie. Będzie takie spotkanie i poinformujemy państwa, co z tym faktem zrobimy. Na pytanie pana radnego Glamowskiego, czy tylko MPGN, czy również przedsiębiorcy prywatnych budynków, odpowiadam, tylko i wyłącznie MPGN przygotował wcześniej określony program związany z likwidacją tej niskiej emisji, czyli z likwidacją kotłowni lokalnych i na 48 budynków, z tego co pamiętam, jest objętych tym programem i 908 pieców do ogrzewania na miał czy na węgiel. Teraz na pytanie pana Marka Czepka, poproszę tu pana Sikorę o udzielenie odpowiedzi. Na Górze Zamkowej komisja od poniedziałku odbiera samą Górę Zamkową. Wcześniej zostały już wysłane dokumenty, m.in. do sanepidu, jak i też do Straży Pożarnej, bo oni mieli dwa tygodnie
na udzielenie wniesienia jakichś uwag czy też opinii. Mają czas bodajże do dzisiaj, nic jeszcze nie wpłynęło, więc zakładam, że nie wydadzą opinii, czyli jakby pozytywnie przychylają się do tych prac tam wykonanych. Zawnioskujemy jeszcze w tym tygodniu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wydanie pozwolenia na użytkowanie i jeżeli by się okazało, że Powiatowy Inspektor, a ma zgodnie z prawem budowlanym na to 21 dni, czyli 3 tygodnie, wyda to w miarę szybko jeszcze przed Bożym Narodzeniem. Chcielibyśmy, aby Góra Zamkowa była już otwarta dla mieszkańców w tym okresie pomiędzy świętami Bożego Narodzenia a Sylwestrem, czyli od 27 grudnia bieżącego roku, z możliwością oczywiście wejścia na samą wieżę Klimek. Rozmawiamy w tej chwili z przewodnikami grudziąckimi, aby to oni oprowadzali w tych wolnych dniach, w odpowiednich godzinach poszczególne grupy, natomiast sam obszar Góry Zamkowej, czyli obejrzenie tych reliktów, przykrycia tej piwnicy od strony wschodniej, tej od strony południowej, również tego ścieku z dziedzińca, to będzie jakby teren otwarty cały czas. Pan radny, ja rozumiem, nie był jeszcze, nie miał okazji bycia w wieży. Ja myślę, że jak Państwo będziecie zainteresowani, to też nie będzie problemu, aby czy przy okazji komisji jakiejś, ale też zrobić dla Państwa takie wejście z przewodnikiem, żeby to wszystko obejrzeć, ponieważ samej wieży są pomieszczenia. Ona jest dosyć duża w środku, tam jak się otworzy drzwi, to po lewej i po prawej stronie są pomieszczenia. Sądzimy, że operatorem całego terenu od wiosny będzie Grudziąckie Muzeum, które już się przygotowuje do podjęcia tego zadania, ponieważ mamy okres zimowy, wiadomo, że obszar ten nie będzie tak intensywnie zwiedzany przez turystów i mieszkańców, tak to jest w okresie naturalnym, letnim, wakacyjnym. Stąd też pewne ograniczenia, choćby z tytułu jasności, tak? No, o 15 mamy dzisiaj ciemno, więc o 16-17 już nikt nie będzie samego obszaru oglądał. Ale to na bieżąco będziemy informować. Sądzę, że jeszcze w tym tygodniu, czy też na początku przyszłego, na stronach internetowych, na dłuższej za pośrednictwem mediów, komunikaty odpowiednie się zjawią i pokażemy, w jakich dniach, w jakich godzinach będzie można w najbliższym czasie tą górę oglądać. Dziękuję Panie Prezydencie. Jeszcze raz Pan Wiceprzewodniczący Czepek, proszę. Chcę zapytać odnośnie Góry Zamkowej. Jest teraz tak piękny środek, a co z tym otoczeniem? Czyli myślę o wejściu na Górę Zamkową od strony ulicy Nadgórnej tam, i z tych wszystkich stron, ponieważ środek mamy piękny, natomiast wokół jeszcze brak zagospodarowania. Myślę, że należałoby też coś z tym zrobić. Chodzi o rewitalizację Góry Zamkowej, wszystko w rękach środków unijnych. W tej chwili pojawiła się 6. wersja Regionalnego Programu Operacyjnego, natomiast nie znamy cały czas harmonogramu konkursu i wytycznych co do tych środków. Z wstępnych rozmów z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, one się pojawią, pierwsze konkursy, czy też wytyczne niestety, ale to będzie drugi, a najprawdopodobniej trzeci kwartał przyszłego roku. Ale jakby nie śpimy, nie czekamy na to, co będzie, planujemy. Pan radny by zobaczył, już otrzymamy projekt budżetu na przyszły rok. Tu już zapisana jest kwota 250 tysięcy złotych, choćby na tą od ulicy Nadgórnej, na fragment ulicy Zamkowej, to mamy tylko dział wy, aby tam był gładki i bezpieczny dojazd dla pojazdów, ale też dla pieszych. Z drugiej strony Góry Zamkowej, od strony północnej. Również mamy gotową już dokumentację na połączenie dojścia od strony północnej Góry Zamkowej z Wiślaną Trasą Monowodową od momentu tego zejścia tam na dół. Od strony natomiast południowej mamy inwentaryzację botaniczną i dendrologiczną drzew całego tego zabytkowego parku i przymierzamy się do rewitalizacji całego obszaru z całym przedzamczym. W tym celu między innymi 2 dni temu było spotkanie prefektarzy, gdzie gościliśmy cały nadzór, przede wszystkim wojewódzkiego konserwatora zabytków, bo to on każdy kształt nowej wizji na zamku musi zatwierdzić, aby też docelowo w tym przedzamcu powstały też miejsca na choćby małą gastronomię, bo myślę, że to jest taka tradycyjne miejsce, że tam na pewno coś takiego powinno mieć rację bytu. Dziękuję Panie Prezydencie. Jakieś jeszcze widzę. Bardzo Państwu dziękuję. Ten punkt mamy także wyczerpany. I Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu trzeciego. Informacja o podmiotach, które zobowiązały się do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy. Jest to taka informacja, która jest przedkładana Państwu radnym. Nad tą informacją nie głosujemy. Jeżeli nie ma jakichś uwag z Państwa strony, to będę uważał, że zostało to przyjęte przez Państwa.
nie widzę, Szanowni Państwo. W związku z powyższym także uważam, że Rada Miejska przyjęła informację o podmiotach, które zobowiązały się do przyjęcia wskazanych w celu wykonywania pracy. Dziękuję bardzo Państwu. I Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu. To jest projekt uchwały, więc uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym otrzymaliście Państwo autopoprawkę, którą złożył Pan Prezydent. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi do tego projektu uchwały? Nie widzę, Szanowni Państwo. Bardzo proszę Panią Sekretarz. Na sali obecnych jest 20 radnych Saluszach. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Przyjęcie projektu uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję Państwu. I Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To jest do projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Grudziądza na lata 2014-2027. Także w dniu dzisiejszym Państwo otrzymaliście autopoprawkę od Pana Prezydenta. Czy jakieś uwagi, Szanowni Państwo? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Nadal 20 radnych. Później uchwała pozostała podjęta. Dziękuję Państwu. I Szanowni Państwo, przechodzimy do następnego punktu. Przepraszam. Szanowni Państwo, to jest punkt 6 dzisiejszego porządku obrad. Projekt uchwały wniosą uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad i zasad zbywania, nabywania i wykupu. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi do tego punktu? Bardzo proszę Pana Radny. Tak, wcześniejszy wykup jest zupełnie bezkosztowy, to znaczy w stosunku do pierwotnych zamierzeń. No, nie zawsze tak jest. Chciałbym, żeby Pan Skarbnik potwierdził lub zaprzeczył, czy jest to związane z jakimiś dodatkowymi kosztami, bo czasami wcześniejszy wykup nie zawsze musi oznaczać, że jest za darmo. Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie, bardzo proszę. W każdym przetargu albo postępowaniu, to nie zawsze jest przetarg z ustawy prawo zamówień publicznych, czasami jest przetarg z kodeksu cywilnego, wtedy kiedy emitujemy obligacje, zawiera standardową klauzulę, że miasto zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty długu, jeżeli chodzi o kredyt, czy też wykupu obligacji bez dodatkowych kosztów. Dziękuję bardzo. Czy jakieś jeszcze uwagi, Szanowni Państwo? Dziękuję bardzo. 20 radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały. Także jednogłośnie uchwała została podjęta. Dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, ten punkt porządkowy to jest projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Czy ktoś ma z Państwa uwagi tego projektu? Proszę bardzo, Pan Radny Andrzej. Aby tę uchwałę uzupełnić w paragrafie drugim, w punkcie emisji obligacji komunalnych będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań poprzez uszczegółowienie, jakie konkretne obligacje których serii zostaną wykupione, czyli uzupełnienie o zapis, który jest w uzasadnieniu tej uchwały. Natomiast chciałbym, żeby zgłaszał wniosek, żeby to, co jest w uzasadnieniu, stało się integralną częścią uchwały w paragrafie drugim, czyli emisja obligacji komunalnych będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i tu, żeby zostały wymienione obligacje, które zostaną wykupione, czyli 8-letnie seria M2, 9-letnie G2 i tak dalej, czyli to, co jest w części, no, nie będące jakby uchwałą w uzasadnieniu. Dziękuję bardzo. Oczywiście jest to wniosek, ale tutaj jedynie zmiana może nastąpić. Proszę tutaj Pana Prezydenta. Panie Przewodniczący, proszę o sformułowanie autopoprawki. Akceptuję tu propozycję Pana Radnego Wiśniewskiego, Andrzeja, poprzez dopisanie za punktem drugim po słowach o obligacjach, kropka, wykupione zostaną obligacje, dwukropek, od słowa uzasadnieniu właśnie od tego. Wykupione zostaną obligacje dwukropek i jest tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem podpunktów literowych. Dziękuję. Czyli mówimy o paragrafie drugim, tak?
Tak, rozumiem, paragraf drugi. To może byśmy odczytali tak, żeby to było zapisane, dobrze? Paragraf drugi. Tak. Emisja obligacji komunalnych będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, kropka. I tu będą wykupione zostaną obligacje wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Pierwsze zamiast A, drugi punkt zamiast B, trzeci zamiast C, czwarty zamiast D, piąty zamiast E, szósty zamiast F i siódmy zamiast G. Rozumiesz, że po zobowiązań będzie dwukropek, panie mecenasie? Dwukropek. Dobrze. I bez, oczywiście bez słowa wykupione zostaną obligacje, bez tego zdania. Panie mecenasie? To będzie tak, te drugie zdanie? Możemy zrobić nawet 5 minut przerwy, jeżeli taka jest potrzeba. Żeby zredagować technicznie, dobrze, to dobrze. Przewodniczący, proszę o 5-minutową przerwę. Pierwsza, 8-letnia seria F2, pierwotny wykup 15.12.2018. Dwa, 9-letnia seria G2, pierwotny wykup 15.12.2019. 3. 9-letnia seria H2, pierwotny wykup 15.12.2019. 4. 9-letnia seria I2, pierwotny wykup 15.12.2019. 5. 9-letnia seria J2, pierwotny wykup 05.11.2019. 6. 10-letnia seria K2, pierwotny wykup 05.11.2020. 7. 10-letnia seria L2, pierwotny wykup 5.11.2020, których emisja odbyła się w 2010 roku przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna. Przecinek umowa z dnia 25 września 2009 roku. Kropka. Dziękuję. 21 głosów za przyjęcie projektu uchwały, także jednogłośnie uchwała została podjęta. Dziękuję Państwu. Na zadanie na realizację, które gmina miasto Ujrzem przyznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku. Czy Szanowni Państwo, jakieś uwagi macie tego punktu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę Panią Sekretarz. 20. Oczywiście, kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? 20. Chyba Pan Andrzej Kliksiński głosował. To jeszcze raz głosujemy, żeby nie było wątpliwości. Kto z Państwa radni się za przyjęciem projektu uchwały? Słucham? Jakaś uwaga? Przewodniczący, ja chciałem się wstrzymać, nie dlatego, że... Dobrze, czy mogę, nie, być może zadam pytanie i dostanę odpowiedź. Dobrze. Nie, tak jeszcze musimy powtórzyć głosowanie. Bardzo proszę. Proszę bardzo. Chciałbym tylko zapytać o, tutaj jest zmniejszenie wysokości środków na dofinansowanie. Czy ktoś próbował analizować, dlaczego na przykład ilość wnioskodawcy rezygnują z przyznanych dofinansowań za udział niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych? Bo myślę, że no to należałoby odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się dzieje, że ludzie mogą skorzystać, czy nawet składają wnioski, a później z nich rezygnują. I tutaj o to chciałbym zapytać. I ostatnie pytanie, drugie pytanie też, czy z czego wynika ten brak zainteresowania osób niepełnosprawnych formą pomocy w postaci tłumacza języka migowego? Ja tak się ostatnio złożyło, że miałem jakiś czas temu okazję z taką dużą grupą osób, które reprezentują to środowisko. Miałem okazję się spotkać przy okazji pogrzebu tej zamordowanej dziewczyny tutaj. Wtedy mieliśmy właściwie no, setki osób z tego środowiska i od tych, wielu z tych osób właśnie słyszałem uwagi, że narzekania na to, że brakuje im tej usługi w postaci tego tłumacza języka migowego. Być może problem polega w jakiejś lepszej organizacji czy dostosowaniu do pory, kiedy ten tłumacz pracuje, natomiast no, sama rezygnacja chyba problemu nie rozwiązuje. Czy pan co do tych dwóch punktów mógłby uzyskać jakieś dodatkowe wyjaśnienia? Może zacznę od drugiego pytania. To osoba niepełnosprawna musi się zwrócić z prośbą
o zapewnienie, o sfinansowanie takich usług, jeśli się nie zwraca do ośrodki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji. Stąd w uzasadnieniu jest informacja, że brak jest takich zainteresowań. Nie ma takich wniosków. Natomiast miasto z ustawy o zapewnieniu świadczeń dla osób głuchych zapewnia takiego tłumacza w mieście. Na żądanie osoby, która ma taki problem z komunikowaniem się, skorzystania ze świadczeń Urzędu Miejskiego, może skorzystać. Natomiast myślę, że może to wynikać z takiego rozwiązania, które przyjmują osoby niepełnosprawne, że albo w rodzinie jest tłumacz, albo w stowarzyszeniu, do którego osoby głuche należą, także mają zapewnione usługi tłumacza. Po prostu nie zwracają się o skorzystanie z takich środków. Przynajmniej nie zwracało się w tym roku, na pewno w zeszłym roku także. Natomiast jeśli chodzi o turnusy rehabilitacyjne, takie jest zapotrzebowanie osób niepełnosprawnych na turnusy. Takie wnioski złożyły. Jeśli spełniają wymagania wynikające z ustawy, to takie zabezpieczenie mają. Może to też trochę wynikać z tego, że nastąpiła zmiana miejsca, gdzie rozpatrywane są wnioski. Od tego roku tymi środkami dysponuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Nie ma jeszcze doświadczenia w załatwianiu spraw tego rodzaju. Wynika z tego, że na ten rok zaplanowali więcej pieniędzy niż było chętnych do skorzystania z tych usług. W uzasadnieniu jest pewna taka nieprecyzyjność, ponieważ to pisze wyraźnie, że to zmniejszenie jest związane z rezygnacją wnioskodawców z przyznanych dofinansowań. Więc jak ja rozumiem, był wniosek, dofinansowanie zostało przyznane i wnioskodawca zrezygnował. Tak to zrozumiałem, więc a teraz rozumiem, że z tego co pani mówi, że nie było wniosków. Zdarzają się czasem pojedyncze rezygnacje, ale znowu wynikają z jakiejś choroby, z pójścia do szpitala lub z tego, że osoba zrezygnowała, dlatego że nie może w wymaganym terminie, czy w tym roku na przykład skorzystać z takiego finansowania. Ale pieniędzy jest dosyć, więc nie wynika to ze złej woli tych, którzy dysponują tymi środkami, ale z osobistej rezygnacji osób. Dziękuję bardzo. Czy jakieś jeszcze uwagi, Szanowni Państwo? Ale... Dwudziestoletni głosował za przyjęcie projektu uchwały, która została podjęta jednogłośnie. Dziękuję. I Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad jest projekt uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. Czy jakieś uwagi do tego punktu, Szanowni Państwo? Pan Radny Andrzej Wiśniewski, proszę. Jak tak się patrzy na to, to ona się utrzymuje jakoś tam na zbliżonym poziomie w latach 2011-2012-2013. Natomiast w pierwszym półroczu 2014 jest to relatywnie bardzo dużo. Czy to oznacza, że jakaś ta pomoc jest kierowana w pierwszym półroczu tylko, a w drugim jej nie ma? No bo jeżeli by tak spojrzeć, to w całym 2013 było tamtych przypadków 5547, a w pierwszym półroczu tego roku 4250, więc można by się spodziewać jakiegoś lawinowego wzrostu. To samo jeśli chodzi na przykład o narkomanów. 48 objętych w 2013 w pierwszym półroczu, no to akurat jest rozdziałem, bo pewnie ilość tych pomaganych jest, których się wspomaga, jest stała. Ja rozumiem, że to nie rośnie w jakimś takim postępie geometrycznym, tylko że jest to jakoś, no nie wiem, z czego wynika ta bardzo duża ilość w pierwszym półroczu. Dziękuję bardzo. Pan Radny Michalczewek, proszę. Pytanie, czy przemocy, ona jest stała w ciągu całego roku, że nie jest jednorazowa pomoc, że w kwietniu udzielono pomocy 20 rodzinom, a w maju 2000. To jest, tak, te dane, które tutaj mamy w tej tabeli, to są... One są nieustannie, tak? Ta pomoc jest nieustannie udzielona, w sposób ciągły przez 12 miesięcy. To muszę pan prezydent jeszcze tutaj coś dodać. Dziękuję panu Radzie Mierza Zielińskiego i bardzo bym prosił o doprecyzowanie,
informacji zawartych w projekcie uchwały w tabeli. Są zacytowane w tym materiale, one nie odbiegają od danych z poprzednich lat. Po prostu pierwsze półrocze, a drugie półrocze, to tutaj nie ma takiej jakiejś zasadniczej różnicy, ponieważ my mówimy, że jest to robione narastająco. Czyli jeżeli jest łącznie korzysta w skali roku w granicach 5,5 tysiąca wszystkich beneficjentów, to nie znaczy, że jeżeli w pierwszym półroczu jest 4,300 czy 4,800, że w następnym będzie kolejne 4,800. Tak jest, że część tych osób korzysta w pierwszym półroczu i w drugim, czyli z tego można sobie wyliczyć, że ilość osób, która korzysta tylko w drugim półroczu, nie było jej w pierwszym, jest kilkaset osób. Dziękuję bardzo. Czyli z pierwszego półrocza do końca roku dojdzie gdzieś do tych 5300, 5400, góra 5500. Sekretarz, kto z Państwa radni zawsze się projekt uchwały? Dwudziestu głosów za przyjęciem projektu uchwały, także i jednogłośnie uchwała została podjęta. Dziękuję Państwu. I Szanowni Państwo, przechodzimy do następnego punktu porządku obrad. To jest projekt uchwały w sprawie wydania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu węższego ulicą Kossaka, granica administracyjna miasta i badanie dział podróży. Czy jakieś uwagi do tego projektu, Szanowni Państwo? Nie widzę. Ten projekt oczywiście, jak już od pewnego czasu Państwo, którzy są poprzednią kadencję, głosujemy kilkaetapowo. Pierwsze będzie głosowanie na swojej zmierze pracy narusza ustalenie studium uwarunkowań i kierunków zadania przestrzennego miasta Miedziąca. Następnie stwierdzę, że stwierdzenie braku wniesienia uwag do projektu planu. Kolejne głosowanie będzie głosowanie o sposób realizacji i zapisania na plan inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należy do zadania własnej gminy oraz zadanie finansowane i potem głosowanie kompleksowo już nad całym projektem. W związku z powyższym bardzo proszę Panią Sekretarz, będziemy mieli pierwsze głosowanie na stwierdzenie, że plan Nysza ustali warunków, ustali studium uwarunkowań i kierunku zadania przestrzennego miasta Miedziąca. Kto z Państwa jest za? Dwudziestu radnych głosowało za, jednogłośnie przyjęto ustalenie studium. Stwierdzam, że stwierdzenie braku wniesienia uwag do projektu planu, do planu nie wniesiono uwag. I kolejne głosowanie, głosowanie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gmin oraz zasadach i finansowania. Kto z Państwa jest za? Dwudziestu radnych głosowało, czyli jednogłośnie także zostało to przyjęte w sposób rozstrzygnięcia realizacji integralnych planów inwestycji. I ostatnie głosowanie, Szanowni Państwo, już kompleksowo nad całą uchwałą. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Dwudziestu radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały, także uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad jest projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia prezydenta Grudziądza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji nad tym projektem? Inicjatorem tej uchwały jest pan przewodniczący, tak? No nie wiem, jak to wygląda formalnie. Formalnie to tutaj jest od prezydenta jest inicjatywa, panie mecenasie, tak? Bo to jest. Tak, więc jeden sposób podmiotu, który ustala, tak? W związku z tym chciałbym zgłosić tutaj do tej uchwały parę uwag i wnioskować o to, aby ten projekt zmienić i być może podejść do niego dopiero na następnej sesji. Dlaczego? Otóż ustalone czy zaproponowane wynagrodzenie jest najwyższym wynagrodzeniem wśród prezydentów naszego województwa i jednym z wyższych wśród najwyższych wśród prezydentów w ogóle w kraju. Wiadomo, że na wynagrodzenie prezydentów miast reguluje ustawa o pracownikach samorządowych, która określa widełki, w jakich one się powinny mieścić i dodatkowe ograniczenie na te wynagrodzenia nakładają też przepisy dotyczące wynagrodzeń komilowych.
Wynagrodzenie, które jest proponowane, ono jest bardzo bliskie temu ograniczeniu covidowemu, więc jest, można by powiedzieć, najwyższe z dopuszczalnych. I wszystko to dzieje się w mieście, które no, należy do leży na terenie najuboższego powiatu ziemskiego, w mieście, gdzie wynagrodzenie średnie należy do najniższych w kraju, jeśli nie jest najniższe, w mieście, gdzie ogromna ilość ludzi, którzy mają zatrudnienie, pracuje za minimalną płacę krajową, i w mieście, gdzie bardzo duża grupa obywateli w ogóle nie ma pracy. W związku z tym myślę, że przyzwoitość nakazywałaby, aby znajdowało to również odzwierciedlenie w pensji prezydenta miasta. Wynagrodzenie zasadnicze przewidziane dla tego stanowiska w widełkach może wynosić od 4800 do 6200. Proponowałbym, żeby wynosiło 4800. Dodatek funkcyjny, dobrze, jest 2000 zł, czyli taki, jak jest proponowany. Dodatek specjalny, który jest uznaniowym dodatkiem, proponowałbym, aby niekoniecznie musiał być w maksymalnej wysokości 40%, ale żeby zacząć od 20%, motywując pana prezydenta do tego, aby działał w kierunku tym, aby więcej zaczęli zarabiać mieszkańcy w tym mieście. Wtedy wyniósłby 1360, a nie 2720. Za to oczywiście obligatoryjny dodatek za staż pracy, co w sumie dałoby wynagrodzenie na poziomie około 9120, czyli 9500 zł. I myślę, że to byłoby w dalszym ciągu relatywnie, biorąc pod uwagę te wszystkie okoliczności, o których mówiłem, wynagrodzenie godzinne. Dlatego wnioskuję do wnioskodawców o przygotowanie innego projektu i zaproponowanie go w Radzie Miejskiej. Jest to wniosek formalny, na którym się głosuje, można dyskutować, ponieważ tutaj jest kwestia do przegłosowania. Czy ktoś chciałby się wypowiedzieć do wniosku pana radnego? Bardzo proszę, panie prezydencie. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, ja przed chwilą usłyszałem kilka nieprawdziwych informacji z ust pana radnego Andrzeja Wyszyńskiego, stąd też pozwoliłem sobie poprosić o głos i zdementować te nieprawdziwe informacje. Po pierwsze, usłyszeliśmy tutaj przed chwilą wszyscy, że prezydent ma najwyższe wynagrodzenie ze wszystkich prezydentów na województwie, a nawet w kraju. Chciałem przypomnieć, że zdecydowana większość prezydentów w Polsce, miast porównywanych jak ludzi, czy większych, ma dokładnie takie same wynagrodzenie wynoszące 12 360 zł. Informacja być może, która sprowokowała pana radnego Wyszyńskiego do tego, że ma najwyższe, być może pochodziła z jednej z gazet, gdzie chyba podejrzewam, Gazeta Pomorska w październiku zrobiła zestawienia na podstawie oświadczeń majątkowych prezydentów naszego województwa, które to, jak wiemy, każdy samorządowiec publikuje z danych, na stan na 31 grudzień poprzedniego roku. Pan prezydent Malinowski rzeczywiście wyszedł w tym zestawieniu bardzo, bardzo dobrze, gdzie każdy przeciętny czytelnik mógł sobie podzielić przez 12 miesięcy i mu wyszło, że rzeczywiście nasz prezydent zarabia najwięcej. Natomiast chciałbym tu przede wszystkim podkreślić, że w samorządach mamy coś takiego jak nagrody tak zwane jubileuszowe. Wszyscy, którzy kiedyś pracowali w przedsiębiorstwach państwowych, jeszcze to wiedzą, co to jest jubileuszówka. Panu prezydentowi w roku 2013 przypadło po prostu 45 lat pracy zawodowej i w związku z tym z automatu, z mocy ustaw otrzymał dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia miesięcznego. Stąd też, jeżeli się podało w tej gazecie tylko wynagrodzenie roczne, to być może przeciętny czytelnik mógł mieć informację taką, że nasz prezydent zarabia nie wiadomo jak. Kolejna informacja nieprawdziwa, którą usłyszałem, że Grudziądz leży na terenie powiatu ziemskiego najbiedniejszego w kraju. Panie radny, Grudziądz jest powiatem, jest miastem na prawach powiatu, jest powiatem grodzkim. I gmina miasto Grudziądz leży na terenie powiatu grodzkiego, nie ziemskiego. Mamy dwa powiaty grudziąckie.
Wstępnie usłyszeliśmy, że jest bardzo duża grupa osób bez pracy, bezrobocie na koniec miesiąca listopada, wynik około 16%. Mogę wielokrotnie to powtarzaliśmy, rzeczywiście jest pewna grupa osób, które nie mogą znaleźć pracy, ale jest bardzo, bardzo wiele dzisiaj oferowanych miejsc pracy. Ja znowu mógłbym wymieniać te firmy, które szukają pracowników. Być może ta praca nie jest realna, natomiast też wiem z rozmów z pracodawcami, że to już nie jest praca z najniższym krajowym. Stąd też dziwię się tego typu stwierdzeniom. I ostatnia rzecz, propozycja pana radnego Andrzeja Wiśniewskiego, żeby prezydent Grudziądza zarabiał 9120 zł brutto, zaznaczam, czyli gdzieś na rękę około pewne 7000 zł za pracę 7 dni w tygodniu, praktycznie w każde popołudnie, w każdy weekend, w każdą sobotę, w każdą niedzielę. Dla przypomnienia, bo być może pan Andrzej Wiśniewski jako prezydent zapomniał, ile wynosił, ile otrzymał pensję od Rady Miejskiej w 2002 roku. Panie Andrzeju, przypomnę, było to 10 260, a po 12 latach pan swoją następcę chciałby obniżyć wynagrodzenie na starcie w kolejnej kadencji o ponad 1000 zł. I dla informacji, wtedy najniższa krajowa w roku 2002, kiedy pan otrzymał 10 261 zł na dzień dobry wynagrodzenia, najniższa krajowa wynosiła 760 zł. A dzisiaj najniższa krajowa wynosi 1680, a od 1 stycznia będzie to kwota 1750 zł. Wtedy bezrobocie było rzędu 30 paru procent, dzisiaj jest o połowę niższe. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do wniosku bardzo proszę panie radny. W wysokości tego wynagrodzenia odnosiłem się do kwoty tej, która tu została zaproponowana uchwale, chociaż znam oczywiście te doniesienia prasowe, one też są jakimś źródłem informacji, ale ja się odnosiłem tylko i wyłącznie do tego, co zostało tutaj zaproponowane. Natomiast ja oczywiście doskonale wiem, że Grudziądz jest tym miastem na prawo powiatu, tylko chciałbym przypomnieć, że dlatego przywołałem wniosek powiat ziemski, że on zajął bodajże 380 miejsc wśród powiatów w Polsce. Natomiast zwracam też uwagę, że w tym najbiedniejszym powiecie ziemskim średnia płaca jest wyższa niż średnia płaca w mieście. Niewiele, ale jest wyższa, co też o czymś mówi. No i chciałbym, bo oczywiście możemy być opowiadać bajki o tym, ile to na bezrobocie spada i jacy jesteśmy wspaniali, natomiast prawda jest taka, że tysiące Grudziądzan wypędzono na emigrację, że kolejne tysiące pracują za najniższą, co stało się normą tutaj i panie prezydencie, o to proszę spytać pracodawców, proszę o to spytać ludzi, którzy pracują i wtedy dopiero zdobędzie pan informację o tym, jak wielka grupa tych osób pracuje za najniższą, jak wiele wśród tej tak zwanej pracy jest tak zwanej pracy pozornej, którą gdzie ludzie udają pracę, bo na nieustannych stażach i tak dalej. Ale to jest jakby dyskusja na zbyt wielowątkowa, żeby ją tu prowadzić. Ja powiedziałem, czy określiłem, ile w mojej ocenie może wynosić i powinno wynosić wynagrodzenie prezydenta Grudziądza, ponieważ uważam, że takie byłoby przyzwoite i właściwe w stosunku do tego, w jakich warunkach żyją mieszkańcy i jak to miasto jest zarządzane. To jest moja propozycja, można ją przyjąć lub odrzucić, deklarując wtedy no, jakby rzeczywiście swoje spojrzenie na nasze miasto, na warunki, w jakich ludzie żyją, na możliwości rozwoju, jakie w tym mieście mają i tak dalej. A mówiąc to, że co to jest za argument, że prawie wszyscy prezydenci tyle zarabiają. No jest chyba jednak jakaś różnica między miastami, które kwitną, typu Wrocław, Poznań i tak dalej. Tam rzeczywiście prezydenci zarabiają też po 12 tysięcy złotych. Tutaj mamy do czynienia z miastem, z którego ludzie masowo uciekają, które tonie w długach i wynagrodzenie jest takie samo. Myślę, że to jest tylko dodatkowy argument za tym, żeby się nad tą propozycją bardzo wnikliwie uchylić i ją przemyśleć. Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Przedek, proszę. Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący Rada, chciałbym tylko jeszcze uzupełnić, bo chciałbym powiedzieć, że
największych miastach, to było wymienione przez pana radnego Andrzeja Kwiecińskiego, Poznań, Wrocław, prezydenci zarabiają dużo więcej, dlatego że dorabiają sobie w radach nadzorczych odchodząc ustawami kominowe. W Grządu tego nie ma i nigdy na to zgodę nie braliśmy. Dziękuję bardzo. Pani radna Nowak, proszę. Przewodniczący, wysoka radnego Andrzeja Kwiecińskiego. Można stwierdzić jeden bardzo ważny wniosek, że jest znacznie więcej pracy w Grudziądzu, mam na myśli pracy pana prezydenta, w związku z zapóźnieniami, w związku z sytuacją, jaką pan Andrzej Wiśniewski przedstawił. Pan prezydent powinien dostać tyle, ile proponujemy w uchwale, bo z tego wynika, że jeśli jest wszędzie pięknie, ładnie, że niewiele można wysiłku włożyć, żeby miasto Poznań piękniało i mam nadzieję, że my tu wszyscy, jak siedzimy, zgodzimy się z tym, żeby się do Poznania porównać nie możemy. Poznań to nie jest Grudziądz i nigdy Poznaniem nie będziemy. A zważywszy na to, co pan radny Wiśniewski Andrzej, powtarzam, powiedział, jest bardzo dużo do zrobienia i myślę, że doba panu prezydentowi Malinowskiemu, mam nadzieję, że wystarczy. Dziękuję. To wszystko, dziękuję. Dziękuję panie przewodniczący, szanowni radni. Chciałbym jak gdyby rozszerzyć to uzasadnienie do tego wniosku, dlatego że ja myślę, szanowni państwo, do końca nie wszyscy mamy świadomość, w jakim mieście żyjemy. Ja chciałbym wspomnieć na opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, która w zasadzie niedawno, całkiem niedawno sygnalizowała o tym, że miasto Grudziądz będzie mogło utracić płynność finansową, ma zagrożone uchwalenie budżetu. Jaka jest sytuacja grudziąckiego szpitala? Nie wspomnę, bo wszyscy mamy świadomość. Jest to olbrzymi balast, który ciąży nie tylko na Radzie Miejskiej, ale ciąży przede wszystkim na prezydencie tego miasta. Ja nie wiem, czy ten balast jest adekwatny do prawnie najwyższej pensji, najwyższych zarobków, jakie są przewidziane dla prezydenta miasta. Z takim balastem równolegle nie można uzyskiwać największych dochodów. Pomijając już całą sytuację miasta, która jest w wielu aspektach, powiem szczerze, dramatyczna. Nie rodzi perspektyw ani zatrudnieniowych. De facto na razie mamy pewne wirtualne propozycje, które mogą się ziścić za rok, może za dwa lata. Mówimy tutaj o specjalnej strefie ekonomicznej, o planach. Zobaczymy, poczekamy na te setki nowych miejsc pracy i czy one de facto będą miały skutek dla mieszkańców dobra, mianowicie nie związane z najniższą pensją krajową, bo to jest rzecz bardzo, bardzo ważna dla mieszkańców, stąd też tak duża emigracja młodych ludzi do Europy Zachodniej, do pracy. I wydaje mi się, że poziom dzisiaj zarobku prezydenta miasta jest zupełnie nieadekwatny do obecnej sytuacji finansowej tego miasta, finansowej mieszkańców, finansowej spółek. I dlatego też takie uzasadnienie o zmniejszeniu jest jak najbardziej racjonalne i oczywiście powinno być rozważone. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Michał. Panie przewodniczący, panie prezydencie Zagrada, a nie, to dobrze usłyszeliśmy. Na prezydenta nakładamy dodatkowe obowiązki, żeby wspólnie z dyrektorem szpitala sprawił, aby ten dług szpitala uległ zmniejszeniu. Żeby nie było zagrożenia dla budżetu miasta, że w przyszłości trzeba będzie częściowo ten dług pokryć, tak? Ja rozumiem, że okej, że wszyscy się zgadzamy, że nakładamy takie obowiązki dodatkowe na prezydenta. Wiemy już, że prezydent jeździ do Warszawy, jeździ do marszałka, żeby pieniądze na refundację wydatków poniesionych na budowę nowych oddziałów szpitala się odzyskał, tak? Tak podobnie jak rzecz miała z oddziałem psychiatrycznym, 19 milionów złotych. I jeszcze mamy obniżyć wynagrodzenie. Czyli nakładamy dodatkowe obowiązki, ale obniżamy wynagrodzenie. Dziękuję. Pan radny Andrzej Wiśniewski. Ten Polinowski rządzi tym miastem od 8 lat. To zadłużenie i samego miasta i szpitala to jest jego dzieło. I teraz spłacił to, co zaciągnął, a my mu chcemy obniżyć pensję. To przecież to jest jakaś kompletny brak logiki. Ja gdzieś niedawno komentując to, miałem okazję, więc szkoda, że nie ma tutaj samego pana prezydenta, o którym na pewno mówimy,
Miałem okazję przeczytać, że jestem oderwany od rzeczywistości, bo nie wiem raczej, jak ciężka jest praca prezydenta i jak wielka jest jego odpowiedzialność. Otóż właśnie, gdyby za tę pracę była jakakolwiek odpowiedzialność, to ja sam bym wnioskował, żeby ta pensja była 3 albo 5 razy większa. Ponieważ gdyby prezydent odpowiadał w taki sposób, że za popełnione błędy i tak dalej płacić własnej kieszeni, jak chociażby za odszkodowania, które być może trzeba będzie wypłacić ludziom na Iberta i Żerowskiego, to rzeczywiście na pewno pensji na coś takiego by nie wystarczyło, ale nie czarujmy się, takiej odpowiedzialności nie ma i takiej odpowiedzialności pan prezydent nie ponosi, więc nie czarujmy, nie mówmy ludziom, jaka to wielka jest odpowiedzialność, ponieważ tak naprawdę jedyna odpowiedzialność to jest odpowiedzialność przed Bogiem i historią, albo co najwyżej przed wyborcami. Taka jest prawda. I w związku z tym podtrzymuję te swoje argumenty, natomiast zdaję sobie sprawę, że pewnie nieprzekonanych nie przekonałem, natomiast myślę, że trzeba, należy się ludziom, mieszkańcom Grudziądza, którzy żyją w takich warunkach, jakich żyją, którzy musieli wyemigrować, których dzieci wyemigrowały, czy wnuki wyemigrowały, należy się informacja, że no, nie tolerujemy, czy nie akceptujemy takiej dysproporcji, jaką proponuje się nam w formie tej uchwały. Tyle. Dziękuję bardzo. Pan radny Dlachowski. Pan prezydent. Przedstawiający samorządowej, to dla informacji, w 2011 roku weszła w życie ustawa o odpowiedzialności majątkowej urzędników za rażące naruszenia prawa. Więc mamy taką ustawę od 3 lat. Nie było jej rzeczywiście wcześniej, jak pan był prezydentem, ona w tej chwili jest. Każdy z urzędników, nie tylko prezydent, jeżeli wyda jakieś decyzje rażące naruszeniem przepisów prawa, jest narażony na konsekwencje finansowe i majątkowe. Dziękuję panu. Ma ogromnej konsumpcji środków unijnych. Niestety ta konsumpcja środków unijnych nie byłaby możliwa, gdyby bez zwiększania poziomu zadłużenia miast i gmin. Oczywiście sytuacja Grudziądza nie jest sytuacją wyjątkową. Mogliśmy nie zrealizować pewnych inwestycji. W Grudziądzu mogła nie powstać się średnicówka. Ciekawe, jak Grudziądz by dzisiaj wyglądał. Ja myślę, że ta praca prezydenta Malinowskiego przez ostatnie 8 lat została dobrze oceniona przez mieszkańców. Prezydent Malinowski wygrał ten projekt. To jest fakt. I tego nikt chyba tutaj nie podważa. Zatem w jakimś sensie stworzył dobre, czy razem stworzyliśmy, zbudowaliśmy dobre podstawy do dalszego rozwoju Grudziądza. To już dzisiaj widać. Wchodzą nowi inwestorzy, Grudziądz pięknieje, jest coraz bardziej atrakcyjnym miastem. To było tylko i wyłącznie możliwe przy absorpcji środków unijnych, niestety przy wzroście poziomu także zadłużenia. I na to też bym chciał zwrócić uwagę. I myślę, że powinniśmy skończyć tę dyskusję, bowiem no, prezydent Malinowski został oceniony tak, a nie inaczej w wyborach i też wyborcy jakby dali mandat i myślę, że akceptują tą politykę, którą prezydent prowadził przez ostatnie lata. Dziękuję bardzo. Sobie tak jak pan wiceprezydent Marek Sikora pozwolę troszkę poszukać w internecie i odszukać uchwały Rady Miejskiej, która regulowała wynagrodzenie prezydenta. I żebym nie był posądzony o stronniczość, to chciałbym powiedzieć, że prezydent, który wywodził się z SLD, pan Bożysław Tafelski, w roku 20 lutego 2002 roku było ustalone wynagrodzenie, ono było wtedy raz na rok ustalane z uwagi na to, że dodatek specjalny był co roku, na rok kalendarzowy ustalany. I już nie będę operował kwotami, tak, ale to wynagrodzenie też było bliskie najwyższego wynagrodzenia. Pan dzisiaj radny przedtem w kadencji 2002-2006 Andrzej Wiśniewski także otrzymywał prawie najwyższe wynagrodzenie. I dzisiaj się zarzuca, no, że prezydent prawie będzie otrzymywał najwyższe wynagrodzenie. Dla mnie to jest dziwne, bo możemy, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jedni będą mówić, że to jest źle, inni, że to jest dobre, tu się miasto rozwija, tutaj się miasto nie rozwija, już to pozostawiam do oceny państwu radnym. Natomiast jedna rzecz mnie dziwi, że pan wiceprezydent Marek Sikora z taką ironią wykazywał, ile
pan radny Andrzej Wiśniewski w swoim czasie zarabiał jako prezydent Grudziądza, a o ile się dobrze nie mylę, to chyba wtedy pan wiceprezydent był radnym i najprawdopodobniej głosował za tym wynagrodzeniem. Dziękuję bardzo. To powinien mieć godne wynagrodzenie. Nie może zarabiać 23 tysiące, bo to jest duża odpowiedzialność, to jest praca, jak wspomniałem, 7 dni w tygodniu i również weekendy i wszystkie święta, czy to kościelne, czy to państwowe, cały czas prezydent jest do dyspozycji. Tutaj pan radny Glamowski bardzo fajną rzecz przypomniał o wyniku wyborów, że jednak prezydenta przede wszystkim dobrze ocenili mieszkańcy w ostatnich wypadach samorządowych i uzyskał prawie 53% poparcie. Oni go dobrze ocenili, a przytoczeni prezydenci innych miast w Polsce przez pana radnego Andrzeja Wiśniewskiego, pan Ryszard Grobelny w Poznaniu przegrał te wybory, został źle oceniony. Pan Rafał Dudkiewicz musiał aż się zmagać drugą drogą głosu, bo w pierwszej turze otrzymał 43% poparcia. Dziękuję bardzo. Musimy ten wniosek albo przyjąć, albo go nie przyjąć. Zaznaczam, że pierwsze głosowanie jest nad przyjęciem wniosku pana radnego Andrzeja Wiśniewskiego o odesłanie tego projektu uchwały do wnioskodawcy, czyli prezydenta. Jeżeli już nie ma żadnych głosów, przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za wnioskiem pana radnego Andrzeja Wiśniewskiego o odesłanie tego projektu do wnioskodawcy, czyli prezydenta? Pięciu radnych jest za. Kto jest przeciwny? Trzynastu radnych jest przeciwnych. Kto się wstrzymał? Dwóch radnych się wstrzymało. Wniosek nie przeszedł. Szanowni państwo, jeżeli już nie ma żadnych głosów w dyskusji nad tym projektem, przystępujemy nad samym głosowaniem projektu uchwały. Przypominam, jesteśmy w uchwale w sprawie ustalenia wynagrodzenia prezydenta Grudziądza. 20 radnych jest obecnych na sali. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Piętnastu radnych głosowało za. Kto jest przeciwny? Czworo radnych jest przeciwnych. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Dziękuję państwu. Szanowni państwo, przechodzimy do kolejnego punktu interpelacji, ale jeszcze przed przejściem do tego punktu chciałbym tylko państwu przypomnieć, że bezpośrednio po zakończeniu sesji będzie podstawowe szkolenie z zakresu budżetu przeprowadzone na tej sali przez pana skarbnika. W związku z powyższym bardzo proszę o pozostanie. Jest to pierwsza część szkolenia. Następne szkolenie będzie w miesiącu styczniu. Będzie dotyczyło dalszych podstawowych praw, obowiązków, czyli będziemy mieli wykonane z regulaminu szkolenie wstępne dla państwa radnych w ciągu 3 miesięcy ślubowania. Przechodzimy do interpelacji. Czy w dniu dzisiejszym ktoś z państwa chciałby złożyć interpelację? Pani radna Ogonowska, pan radny Glamowski. Chciałabym w dniu dzisiejszym złożyć interpelację w imieniu grupy nauczycieli, uczniów grudziąckich szkół oraz mieszkańców Grudziądza. Zgłaszam interpelację w sprawie poprawy i wzmożenia bezpieczeństwa na drogach w Grudziądzu i założenia sygnalizacji świetlnych z przełącznikiem czasowym na przejściach dla pieszych. Tutaj nadmieniam, że młodzież ta już wystąpiła z takim projektem do pana prezydenta. Złożyła poparcie około 200 podpisami mieszkańców Grudziądza, a ja chciałabym poprzeć ich wniosek i poprosić o zamontowanie właśnie takich przełączników świetnych, sygnalizacji świetnej w dwóch miejscach na ulicy Chełmińskiej. Jest to okolica, jest to przejście dla pieszych w okolicy Policji Miejskiej oraz na wysokości byłych zakładów miejskich. Proszę o uwzględnienie w planach budżetu na 2015 zapewnienie środków do założenia takiej sygnalizacji świetlnej. Założenie tej sygnalizacji wzmoży bezpieczeństwo na drogach naszego miasta i uchroni pieszych od wypadków na przejściach dla pieszych. Dziękujemy za pozytywne rozpatrzenie interpelacji. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałbym złożyć interpelację Grupy Radnych Platformy Obywatelskiej. Interpelacja dotyczy zdefiniowania dzielnic Grudziądza, tak to roboczo nazwaliśmy. Jednym z priorytetów stawianych sobie w obecnej kadencji samorządu jest aktywizacja mieszkańców. Budowanie obywatelskiego Grudziądza wymaga tworzenia oraz wzmacniania istniejących wspólnot lokalnych w obrębie dzielnic i osiedli.
Aby było to możliwe, konieczna jest troska o budowanie poczucia tożsamości mieszkańców z tymi częściami miasta, które są im najbliższym sąsiedztwem, a wręcz ich domem. To przywiązanie i poczucie identyfikacji przekłada się na szczególną troskę mieszkańców o miejsce, w którym żyją. Aby zbudować partycypacyjny model zarządzania miastem, niezbędne jest podjęcie również działań administracyjnych. W naszej ocenie jednym z pierwszych kroków w tym kierunku powinno być zdefiniowanie podziału urządzenia na dzielnice. Wymaga to podjęcia pracy przez zespół specjalistów, m.in. historyków, urbanistów, kulturoznawców, przedstawicieli administracji samorządowej. Konieczne są również konsultacje z mieszkańcami. Zwracamy się do Pana Prezydenta o podjęcie stosownych działań w tym kierunku. Ze swojej strony deklarujemy daleko idącą pomoc i podzielenie się doświadczeniami, które zdobyliśmy podczas wdrażania pierwszej edycji Grudnickiego Budżetu Obywatelskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja zwracam się w imieniu mieszkańców ulicy Torunskiej 21 oraz sąsiadującego hotelu Lisyki z prośbą o interwencję w sprawie zakłócania porządku publicznego przez użytkowników salonu gier, który mieści się w posesji na ulicy Toruńskiej 21. Jest to salon gier, który czynny jest przez 24 godziny w ciągu 7 dni, czyli przez cały tydzień. Do swojej interpelacji dołączam prośbę z 20 podpisami. Nadmienię tylko, że mieszkańcy ulicy Toruńskiej 21 zwracali się już z prośbą o pomoc do policji. Wynika z tego, że ta sprawa utknęła w policji, nie ma żadnego odzewu, tylko że oprócz tego, że zakłócana jest także cisza nocna, co za tym idzie porządek, przebywający tam załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne, nierzadko zaczepiają mieszkających tam, a także dzieci. Myślę, że może być problem, tak sobie zdaję sprawę z tego, bo własnym śledztwem doszedłem do tego, że wynajmujący lokal, wynajmująca właściwie lokal temu salonowi jest osoba prywatna. Nie ma to nic wspólnego ze spółdzielnią mieszkaniową Węzeł, która jest właścicielem tego budynku, ale myślę, że można byłoby spróbować, tu zwracam się do Pana Prezydenta, powalczyć w nieco inny sposób. Przypomnę tylko sytuację ze sklepami, tymi dopalaczami tak zwanymi. Między innymi próbowaliśmy wtedy powalczyć z nimi w sposób taki troszeczkę uciążliwy, czyli jakieś zwiększone patrole, jakieś ewentualnie może, nie wiem, prowokacje. Prowokacje myślę tutaj, no nie wiem, sprawdzanie czystości poprzez senat, cokolwiek. Natomiast na pewno proszę o interwencję w tej sprawie, ponieważ nie, sam nie chciałbym mieszkać w takim budynku, gdzie dzieją się takie, a nie inne rzeczy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze w dniu dzisiejszym to jest Państwo? Państwo Rady, właściwie miałam też głosy z dzielnicy Tarno, w pobliżu ulicy Tczeskiej. Tam jest też usytuowany taki lokal, gdzie toczy się przez 24 w zasadzie godzin na dobę. Jest to czynny, gdzie nie mają ludzie w ogóle miejsca na załatwienie swoich potrzeb fizjologicznych. I tutaj są głosy, że pawilon wyremontowany, który tam jest, apteka i tak dalej, tam ludzie załatwiają swoje potrzeby. Te osoby, które właśnie korzystają z tego salonu gier. Może nie ma jeszcze jakiś tam nakładów, jakiś zaczepek i tak dalej, ale jest to bardzo poważny problem, żeśmy się zajmowali odchodami zwierzęcymi. A co mają zrobić mieszkańcy? Co mają zrobić, którzy załatwiają swoje potrzeby w klatkach schodowych, w różnych miejscach publicznych? W zasadzie należałoby zająć się chyba jak może jakiś tymczasowy, jakimś terytorium, żeby usytuować w tym miejscu, jakąś toaletą, no nie wiem, czy to są aż takie koszty, żeby nie zapewnić w tej dzielnicy takiego miejsca. To wszystko. Dziękuję. Jeszcze pisemna będzie interpelacja. Dobrze, bardzo Pani dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa ma interpelację? Pan Radny Kosiński. Interpelację w sprawie podjęcia wszelkich możliwych działań w sprawie budowy sali gimnastycznej dla zespołu szkół ogólnokształcących nr 1 w Miszku. Interpelacja dotyczy rozważenia finansowania zarówno ze środków budżetu miasta Grudziądza, jak i złożenia wszystkich możliwych wniosków w sprawie finansowania zewnętrznego, czyli pozyskania środków unijnych, wszelkich możliwych środków finansowych, jakie są poza budżetem miasta Grudziądza. Ponawiam tą interpelację, myślę, że uzasadnienia nie trzeba
do tego dodawać, dlatego że wszyscy jesteśmy świadomi, łącznie z panem przewodniczącym klubu radnych Platformy Obywatelskiej, który ostatnio wykazał olbrzymie zrozumienie w telewizji kablowej dla tej wielkiej potrzeby tego osiedla. Dziękuję bardzo. Za chwilę dam na piśmie. Tak? Dziękuję bardzo panu radnemu. Czy jeszcze ktoś z państwa przy interpelacjach? Bardzo bym prosił przewodniczących komisji rady, żeby w dniu dzisiejszym, najpóźniej w dniu jutrzejszym, ustaliła harmonogram spotkań nad pracami nad budżetem. Chodzi konkretnie, żeby tutaj się te komisje, no nie wchodziły te same terminy. Wiadomo, państwo otrzymaliście pismo dotyczące harmonogramu prac. Tam będą, jak sobie państwo dzisiaj życzyli, zapraszani pan skarbnik, naczelnicy czy inne osoby odpowiedzialne za budżet. W związku z powyższym będę zobowiązany, gdybyście państwo zaplanowali w dniu dzisiejszym, najpóźniej jutrzejszym, pełny harmonogram tych spotkań. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, szanowni państwo, oświadczenia majątkowe w związku ze ślubowaniem. Większość radnych, za wyjątkiem oczywiście pani Marzeny Makowskiej, ma termin 30-dniowy od dnia złożenia. Przypominam, jest to 1 grudnia, więc maksymalnie można złożyć oświadczenia na moje ręce do 31 grudnia. Prosiłbym też, żebyście państwo nie czekali na ostatni moment, będę zobowiązany, byście państwo z tego obowiązku się troszeczkę wcześniej wywiązali. I informacja też już taka czysto techniczna, w dniu dzisiejszym wpłynęło do mnie zawiadomienie o powstaniu klubu radnych Platformy Obywatelskiej, czyli od dnia dzisiejszego klub radnych Platformy Obywatelskiej przewodniczący w osobie pana Michała Czepka występuje oficjalnie. I ostatnie taka już prośba. Przypominam państwu, na naszym spotkaniu z świątecznym wigilijnym w poniedziałek 22 godzinie 16 też państwo takie zaproszenia otrzymaliście. Z mojej strony to jest wszystko i czy jakieś zapytania w dniu dzisiejszym ktoś z państwa chciałby złożyć? Pani radna Nowak, pan radny Glamowski, pan radny Szymański, pan radny Smolarek, pan radny Żebrowski. Ja też się zgłaszam. Z państwa nie widzę. Dobrze, w pierwszej kolejności... Przewodniczący, Wysoka Rado, panie prezydencie. W imieniu mieszkańców chciałam zadać 3 pytania. Pierwsze. Czy jest możliwe zainstalowanie, czy żeby powstał przystanek autobusowy między Reale a pierwszym przystankiem, który prowadzi do osiedla Mniszek? Tam w okolicy są 3 markety, między innymi Biedronka, Blenny Red White i sklep węglowy. I mieszkańcy po prostu, którzy nie są zmotoryzowani, mają problem z dotarciem do tych dość dalekich, usytuowanych przystanków autobusowych. To jest pierwsze pytanie w imieniu mieszkańców tego rejonu. Drugie pytanie. Czy jest możliwe zaznaczenie wysepki koło Jaja na Placu Stycznia, ponieważ ta wysepka jest niewidoczna, bo jest robiona łącznie z chodnikiem z Polbruku. I prośba jest taka, żeby przynajmniej w kolorze żółtym zaznaczyć istniejącą wysepkę na przystanku tramwajowym. I trzecie pytanie i prośba zarazem, że przejście przy szkole numer 5 między liceum a szkołą numer 5, które jest zaznaczone zebrą, jest na ulicy, na której jest bruk. I tam są ubytki. Czy jest możliwe, też w imieniu mieszkańców i uczniów tej szkoły, czy jest możliwe uzupełnienie tych ubytków, bo tam po prostu może dojść do kontuzji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie przy sklepie Biedronka, Black and White, rozumiem tam przylądzie prezydenta Andrzeja Kaczorowskiego. Ryszarda, przepraszam, Andrzej, to pan Ryszarda. Prezydent ostatniego na uchodźstwie, to rozważymy taką sytuację. Jest na sali pani naczelnik Teresa Kraczewska. Mam nadzieję, że zapisze tą propozycję i jak będziemy przystępować do prac związanych ze zmianą sieci w ogóle szkieletowej i komunikacji miejskiej w Grudziądzu, które to powinno nastąpić na początku przyszłego roku, panią radną na bieżąco będziemy informować, czy to jest możliwe. Wysepka koło Jaja na Placu Stycznia. Aby zaznaczyć przystanek tramwajowy, pan dyrektor Jarosław Morgało proszę zanotować i informować na bieżąco, czy to możliwe bezpośrednio panią radną, jak i też w kwestii ubytków przy, dobrze nie wiem, czy pamiętam, szkoła numer 5 to była? Tak, i liceum, tak?
ubytki kostki brokowej, tak myślę, że to z bieżących remontów będzie na pewno uzupełnione. Przy czym najprawdopodobniej od przyszłego roku, kiedy to już wejdzie na rok budżetowy. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, dwa zapytania. Pierwsze dotyczy, na jakim etapie jest projekt budowy łącznika ulicy Doleńskiego z ulicą Dworcową. Czy ta dokumentacja jest jeszcze wykonana i jak ta dokumentacja ma się do modernizacji byłego biurowca 100 milu od strony planowanej budowy łącznika wybudowany został wjazd dla osób niepełnosprawnych. Interesuje mnie, kiedyś się o to już pytałem, czy to zostało skoordynowane, czy ten wjazd dla osób niepełnosprawnych zostanie rozebrany, bo on w tej chwili zawęża wjazd na teren byłego 100 milu. To jest jedno pytanie. Drugie pytanie. Bardzo mnie cieszy, że w ostatnim roku, półtora roku, bardzo dużo kamienic na ulicy Toruńskiej zostało wyremontowanych. Elewacje, nie tylko elewacje, także i inne inwestycje tam zostały poczynione, chociażby zamieniono ogrzewanie na bardziej ekologiczne, co poprawia estetykę tego miejsca, ale niestety bardzo nieestetyczne nadal wygląda teren z połem na rogu Toruńskiej placu Stycznia, bowiem powiem szczerze, bardzo nieestetycznie. To w tej chwili już bardzo odbiega od tego otoczenia i kamienica 2, 4 i 6, gdzie jest własnością po części PGN-u, po części też wspólnot prywatnych, one zostały pięknie wyremontowane. Ale to miejsce PSS-u z połem niestety nie koreluje z centrum miasta i wydaje mi się, że powinniśmy podjąć jakieś działania. Wiem, że PSS planował tam inwestycje. Z tej inwestycji nic nie wyszło chyba, ale być może należałoby podjąć jakieś działania, żeby przynajmniej poprawić estetykę tego miejsca. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, proszę. Radnego o dokumentacji tego łącznika pomiędzy ulicą Kowalskiego, Dworcową a Warińskiego. Czy już mamy tą dokumentację, czy wystąpiła? Do przełomu stycznia do tego ta dokumentacja powinna być u nas, a jeżeli chodzi o tych podjazd na inwalidów, to nie ma tam kolizji z tym. Jest tam znaczna szerokość, więc myślę, że nie powinno być problemu. Bardziej, że winna będzie z drugiej strony i tam będzie podjazd na inwalidów do winy, bo z drugiej strony budynku będzie lewes. W projekcie budżetu na przyszłość jest już zagwarantowane środki na te słupy od bramy 100 milu, aby poszerzyć wjazd. Ponieważ był wniosek przedsiębiorcy tą działalność gospodarczą czy tiry w stronę ulicy Walińskiego. To znaczy planowanej tego łącznika miejsca postojowe i to no, na pewno nie ułatwi wjazd tirom. To znaczy dlatego stąd moje pytanie, czy te inwestycje nie zostały skorelowane, nawet jeżeli ta droga powstanie, to jak te miejsca parkingowe będą wykorzystane? Bo to będzie dosyć trudne. Ten wjazd rzeczywiście jest bardzo wąski. Tam wielokrotnie było uszkadzane ogrodzenie firmy sąsiadującej tutaj z tym nowym, odnowionym biurowcem 100 milu. Więc warto by było zadbać, żeby ten wjazd jednak był na tyle szeroki, na tyle dostępny właśnie dla ciężkiego sprzętu i dużych aut, tak? Nie aut samochodowych, osobowych. Bo to jest przecież teren Krzyżowskiego Parku Przemysłowego. Powstały tam kolejne duże hale, Lemigo i inne. Zatem to musi być dość dogodny dojazd. Dlatego ta droga powinna być no, szersza, nie tak wąska jak Warińskiego, które no, trudno wyminąć z dwoma tirami. Dziękuję bardzo. Panie radny, kilka razy dziennie, ale no, kilka razy tak jakby tam przyjeżdża. Bo miejsca są mocne Warińskiego, te, które były na terenie. Jeszcze raz, co są miejsca łącznika i są dwa czy trzy miejsca parkingowe, przynajmniej tam stoją auta. Zostało to wyprodukowane na nowo. I powrodzone takim, nie wiem, czy to jest docelowe, czy już tylko tymczasowe ogrodzenie. A tu mówimy o miejscach, gdzie stała przez tydzień przebieg dróg samych. Natomiast ja przypomnę też, że sama droga będzie teoretycznie według tych dokumentacji na skrzyżowaniu będzie dogodny, też to jest z drugiej strony od ulicy Rapackiego Dworcowej będzie budowany rondo. Docelowo hale Polskiej GPP powinny się też łączyć wjazdem tam z tyłu z ulicą Dworcową, jak i też to, co pan radny kiedyś wnioskował, bardzo słusznie, zresztą to wielu urbanistów już w Szczębie Pamięci Piotr Piotr wielokrotnie
podkreślał, aby zrobić drogę tzw. trasę dworcową docelową po terenach były lokomotywowe. Mamy bardzo blisko przejazd, wystarczy iść po Starej Różnicy Kolejowej i się włączamy jakby w zakręt ulicy Walińskiego już za wszystkimi kanami. Myślę, że to ułatwi znacznie przedsiębiorcom ze strony choćby trasy średnicowej. Nie Walińskiego, a tam już bezpośrednio przy węźle kręta wjazd. Natomiast drugie pytanie, to jest taki wniosek ogólny o to sporem, bo pytanie z ust pana radnego nie padło, bo jak pan radny wspominał, firma zespołem spółdzielnia planowała tam inwestycje, zresztą na pewnym etapie żeśmy jako miasto im kibicowali, pomagając im też z zajmą gruntu, bo też chcieli od tyłu, od strony Kwiatowej mieć dojazd do swojego nowego centrum handlowego. Rzeczywiście te plany bardzo ładne chyba to zostały. Nie wiem, czy pana Tomka Czajki nie były też. One są w fazie dokładnej dokumentacji i tego ostatniego etapu samej budowy. Nie doczekaliśmy wszyscy. Mam nadzieję, że to kiedyś stanie. Rzeczywiście no, możemy spróbować nie na swoim terenie, czyli w pasie drogowym coś zaaranżować, może, żeby przykryć to, co z tyłu no, może nie jest najładniejsze, być może jakąś zieloną budownicę. Może to poprawię estetykę tego miejsca. Proszę bardzo. Myślałem, że może ten teren rzeczywiście tam bardzo dużo osób na pierwsze kroki, które stawiają ludziom, zostawia na pracę stycznia i ten teren jest bardzo źle ogrodzony. To ogrodzenie jest nieestetyczne, jest opieszone nieestetycznymi banerami. Więc no, nie jest na pewno miejscem reprezentacyjnym, a takim powinno być. Ta inwestycja społeczna to niedługo jeszcze w tym miejscu nie powstanie, więc może należałoby się zastanowić, jak poprawić estetykę tego miejsca. Dziękuję bardzo. Pan radny Szymański. Wysoka Rado, ja chciałem powrócić do swojej starej propozycji, starego wniosku z poprzedniej kadencji. Prezydent Sikora wtedy powiedział po wyborach, więc jesteśmy po wyborach, więc chciałbym ponowić moją propozycję o modernizację sali 301, sali sesyjnej. Chodzi głównie o to, aby dostosować ją do współczesnych potrzeb, a konkretnie chodzi mi o cały ten elektroniczny system prowadzenia sesji, elektroniczny system liczenia głosów, no tego wszystkiego, co mogłoby usprawnić pracę radnych, może nawet ten elektroniczny przepływ dokumentów, dzięki temu nie będziemy mieli tych papierków. Mam nadzieję, że suma summarum, który pan prezydent to potwierdzi, okaże się, że te środki finansowe się prędzej czy później zwrócą. Natomiast myślę, że warto by było, tym bardziej, że jesteśmy w trakcie planowania budżetu, analizowania tego budżetu, może warto by było już teraz o tym pomyśleć. A jak nie, to przynajmniej w jakiejś niedalekiej przyszłości, ale jestem głęboko przekonany, że wszyscy Państwo będą z tego zadowoleni, a myślę, że mieszkańcy też będą mieli z tego pożytek. Dziękuję. W kadencji nastąpi jakby dozbrojenie techniczne samej tej sali, gdzie choćby system mikrofonów będzie inny, każdy będzie miał swój mikrofon, czy też możliwość głosowania, co już jest standardem w miastach tak naprawdę najmniejszych od grudziądza. To zważyliśmy na etapie projektu budżetu na ten rok 2015, że samego systemu nie będziemy jeszcze wprowadzać. Wartość jest około 100 tysięcy złotych, ponieważ będziemy starać się pozyskać na niego dofinansowanie, a w tej chwili w ramach nowego RPO są potężne środki na między innymi e-urząd, tak, na administrację samorządową, na systemy teletechniczne, teleinformatyczne, telekonferencyjne i na pewno z tego będziemy korzystać. Choćby pan skarbnik chyba już dojedzie na kolejne spotkanie, na tego typu projekt spotyka się ze skarbnikami miast prezydenckich naszego województwa. Ja wczoraj byłem w Ministerstwie Rozwoju i Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie, też między innymi rozmawiając o wsparciu w pierwszym etapie i pierwszych kwartałach właśnie wsparciu technicznym samorządów. Zresztą Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wspomniało, że pierwsze konkursy, jakie będą się pojawiać w przyszłym roku, to jeżeli się jakieś pojawią, to w drugim kwartale właśnie będą dotyczyć wsparcia technicznego. Więc szansa jest bardzo duża, mam nadzieję, że to może nie w 2015, ale w 2016, myślę, że jest to realne, że już tego typu system będziemy posiadać. Dziękuję panie prezydencie. Pan radny Smolarek. Panie przewodniczący, szanowni państwo, moje pytanie jest tutaj poprzedzone spotkaniem z grupą rowerzystów, którzy korzystają z fragmentu ścieżki rowerowej pomiędzy z ulicą Zakrzyczowego a 18 Pułku Łanów.
wątpliwość tychże korzystających budzi słupek wbity centralnie na drodze tej rowerowej. Po konsultacji tutaj zresztą z radnym Michałem Czerkiem, który uświadomił mnie, że takie słupki są niejako standardem, to może inaczej, wątpliwość w takim razie moje i pewnie chyba Michała Czerka także budzą, powiem tak, konkretnie uszy dostawane do tego słupka. Ja domyślam się, że ideą wstawienia tego słupka, także i pobocznych słupków, które są na części drogi, było to, aby kierowcy korzystający dotychczas z tego fragmentu po prostu nie skracali sobie tej drogi. Natomiast w takim razie moja prośba jest taka, aby usunąć te uszy, tak powiem, z tego słupka. Za chwilę to stosowne zdjęcie doniosę. Zapytacie Państwo, dlaczego usunąć te uszy, albo dlatego, że jeżeli znajdzie się jakiś dowcipnik, któremu przyjdzie na przykład zawieszenie tam jakiegoś łańcucha bez wiedzy zarządu dróg na przykład, no, jestem przekonany, że będzie gotowa tragedia. Także dostarczam zdjęcie z uszami do wiadomości. Dziękuję. Dziękuję Panie Prezydencie, proszę. Aha, przepraszam jeszcze. Jeszcze właśnie, dziękuję Michale. Tuż obok znajduje się lampa oświetleniowa, Panie Prezydencie. Ona jest nieczynna. Myślę, że warto byłoby się też nad tym zastanowić. Być może kwestia wymiany żarówki albo cokolwiek. Na pewno proszę także o interwencję, aby tę lampę uruchomić. Dziękuję. Wtedy to jest dokładnie miejscu. To jest zapiszeczą informacyjnie. Ja to muszę chodzić. Z informacją, że kolega zapytał, powiem, że ideą postawienia tych słupków było przede wszystkim, aby pojazdy w kołowych nie odbyły się po nowo wbudowanej ścieżce. Na dowolnie mówię to o pojazdach dwuszlakowych, czyli samochodów, bo już na etapie budowy, ponieważ ta droga ma to na rzeczy ubytków, ta stara, jak położono nową ścieżkę dowolną, to pojazdy osobowe ścieżką po prostu jeździły. Stąd też decyzja o zamknięciu tego fragmentu dla ruchu pojazdów samochodowych. Dziękuję bardzo. Pan Szebrowski, ja zadaję pan. Do pytania radnego Szymańskiego i tutaj kwestia ta została wyjaśniona. Radni poprzedniej kadencji, którzy są obecni tutaj na sali, pamiętają, jak dziękowaliśmy paniom z biura rady za ich pracę, więc unowocześnienie tego systemu funkcjonowania tej sali było jak najbardziej na miejscu, także pan prezydent już tutaj wyjaśnił, jak wygląda sytuacja. Natomiast mnie jeszcze interesują dwie rzeczy. Problemy z oświetleniem ulicznym na Strzelnicy. Zdarzają się jakieś przerwy w tym oświetleniu. Ja zostałem tylko poinformowany w poniedziałek o tym fakcie i wczoraj przyjechałem się podziałem, że rzeczywiście z tym oświetleniem jest coś nie tak, tak jakby cała część górna Strzemięcina nie była oświetlana. I jeszcze jedna sprawa, o której już wcześniej wspominałem, jeżeli chodzi o gimnazjum numer 6. Droga dojazdowa, to jest szkoła z oddziałem integracyjnym, więc zdarzają się przypadki po prostu, że młodzież z dysfunkcjami ma problemy z dotarciem do szkoły, zwłaszcza w okresie wiosennym i jesiennym. Teraz akurat nie ma problemu jeszcze, ale to z powodu pogody. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze w filmie, gdzie interweniowaliśmy w tarpie ostatnio, mieliśmy problemy niestety z oświetleniem. Bardzo duża ilość awarii. Ja może jako elektryk podpowiem. W tej chwili mamy już normy od wielu lat. Bezpieczeństwo są bardzo czułe, założone już ubezpieczeń elektrycznych i niestety taki okres pogody jak jesień, gdzie mamy bardzo dużo wilgoci, mamy wilgotną też ziemię, ona tak nie wysycha, więc przez te stare kable, które już to mierzą 30-40 lat, gdzieś jest uszkodzona izolacja, jest po prostu upływ prądu, jak jest upływ prądu, to na końcu układ zabezpieczający różnicówka tak zwana, no wyłapuje, że niecały prąd tym zerem powraca, co został do danego odbiornika przesłany, więc wyłącza. Tutaj mamy problem na bieżąco, ekipy firmy serwisowej nam to naprawiają, natomiast z taką uwagą ogólną, kiedyś pan Michał Czepek o to pytał, czy można skorzystać z programu Kafka na modernizację oświetlenia. Kafka jest takie Sowa.
skarga była na redukcję źródeł ciepła w budynkach, żeby pozmieniać te mniej emisyjne. W tej chwili my w ramach ZIT-u, Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, planujemy w ogóle za kilkanaście minut projekt wymiany źródeł światła w mieście, ale też słupów, jak i też linii zasilających. Przede wszystkim dlatego, że około 50% słupów oświetlających w naszym mieście nie należy do miasta. One należą do spółki Energia Oświetlenia. Kiedyś oczywiście miasto je budowało i przekazało na majątek energetyce. Energetyka się skomercjalizowała, powstały spółki córki. W tej chwili mamy taką spółkę córkę, która za każdy słup oświetleniowy kasuje gminę miasto do kilkanaście złotych w skali miesiąca. Tylko za konserwację. Właśnie to dotyczy dokładnie całego terenu działania koncernu Energia, czyli 8 województw. Zresztą w innych grupach energetycznych jest podobnie. Planujemy w ramach ZIT-u wymianę tego oświetlenia na energooszczędne, wymianę linii zasilających, słupów i wtedy te awarie właśnie w okresie takim jesienno-zimowym po prostu przestaną być. Przy czym oczywiście nie będzie to też na wiosnę, tak? Teraz mówię, to będzie proces 2-3-letni, aby to wszystko doprowadzić w mieście do porządku. Ponieważ chodzi mi o program EPRO na lata 2014-2020, jeżeli chodzi o wspieranie przedsiębiorczości. Wiadomo, że to jest po raz pierwszy program, który zapewnia jakby wspieranie samorządu związane właściwie z działalnością przedsiębiorców, tak? Czy wiemy, bo wiemy, jaka kwota jest na Polsce przyznana, wiemy, że na województwo kujawsko-pomorskie 2 miliardy euro, czy wiemy, jak Grudziądz, jaką transzę, jakie pieniądze może otrzymać, czy już jest taka wiedza? Prezydencie Bysz. Czy miasto Grudziądz nie będzie pośredniczyło województwa, natomiast dzisiaj wiemy tak, że mamy wersję 6 RPO zatwierdzoną już przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nie mamy w dalszym ciągu uszczegółowienia. Decyzyjnie nam powie, z którego projektu z tych 2 miliardów euro będzie dla przedsiębiorców. Wiemy, że z tych 2 miliardów euro około 43% to są środki tak zwane miękkie, czyli ten były Europejski Fundusz EFS. Tak, a te twarde środki infrastrukturalne to będzie pozostała kwota, czyli około 1 200 000 000 bodajże euro. Z tego na ZIT-y dedykowane dla samego miasta Grudziądza to jest około 30 milionów euro. Czyli tu mamy 120 milionów złotych, ale to nie będą środki też dla przedsiębiorstwa. Te wiemy, że do Grudziądza trafią, bo to one wynikały z przeliczenia całego naszego miejskiego obszaru funkcjonalnego, czyli miasta i 5 gmin razy wskaźnik na jednego mieszkańca, tam wyszło około 30 milionów euro. To jest oczywiście wkład własny gmin. Na bieżąco będziemy informować przedsiębiorców o tym, że to mamy powiedzące na filii Urzędu Marszałkowskiego i też zostali do tego zobligowani, aby z jakichś środków będą mogli przedsiębiorcy skorzystać. Tych środków jest 2 razy więcej niż w poprzedniej perspektywie, więc powinniśmy wszyscy z tego dobrze skorzystać. Natomiast szczegółowo, ja powiem tak, ja mam być po siebie, możemy po sesji mniej więcej, na które osie priorytetowe będzie zmiana alokacji środków. Tam może, czy to naczelnik WRZOS, Pani Rady powiedzieć, ile dla w ogóle przedsiębiorstw w województwie trafi środków. Natomiast ja uczestniczę w takim zespole doradczym marszałka Piotra Sobolskiego, gdzie się spotykają prezydenci miasta, jak i też rektorzy uczelni. Tak naprawdę bardzo, bardzo dużo jest niewiadomo. Przede wszystkim nasze RPO musi być do końca zaakceptowane przez Komisję Europejską. Jest nowy sejmik, być może wprowadzi jakieś nowe zmiany do tego wszystkiego. I to wspomniałem na początku, zanim pierwszy konkurs się pokaże, to będzie nie szybciej jak 3 kwartał bieżącego roku. Myślę, że tak za pół roku powinniśmy znacznie więcej widzów. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedno pytanie. Czy już jakieś mamy szkolenia dualne, tak zwane szkolenia do końca życia? Czy już jakieś środki ludzie zatrzymą? Dualne. Panie naczelniku, czy coś tak wygląda? Pan naczelnik chce z szkolenia. Bardzo proszę. Jeżeli panie przewodniczący szkoleń, to być może firmy, które takie szkolenia prowadzą, takie środki otrzymały, ale
Jeżeli otrzymały, no to otrzymały z poprzedniej perspektywy finansowej, bo jak tutaj pan prezydent wspomniał, ta obecna perspektywa, która się zaczęła na terenie 1 stycznia 2014 roku, jeszcze żadnych pieniędzy z żadnym beneficjent nie otrzymał. Dziękuję bardzo. Pan radny Kosiński, proszę. Niedawno, parę dni temu, wszyscy słyszeliśmy o wypadku Świętego, który zdarzył się na ulicy Chełmińskiej na wysokości komendy policji naszej tu w Gruziądzu. Wiemy, jak zorganizowane jest to przejście dla pieszych. Kieruję zapytanie do pana prezydenta odnośnie podjęcia wszelkich możliwych starań, aby stworzyć w miarę bezpieczne to przejście dla mieszkańców, aby też stworzyć dogodne warunki tam dla kierowców, dlatego że z autopsji mogę powiedzieć, że to przejście dla pieszych może nie tyle wymaga sygnalizacji, zainstalowania sygnalizacji świetnie, bo tuż kawałek dalej jest skrzyżowanie z całą sygnalizacją, ale to przejście wymaga przede wszystkim doświetlenia i generalnie techniczne rozwiązanie poprzez doświetlanie przejść dla pieszych jest też elementem gwarantującym bezpieczeństwo przede wszystkim dla pieszych, ale także dla kierowców, jeżeli chodzi o konsekwencje. Dlatego kieruję zapytanie o zastosowanie optymalnych rozwiązań technicznych, ale też sugeruję zainstalowanie w tym akurat miejscu odpowiednie doświetlenie tego miejsca dla pieszych. Dziękuję bardzo. Obowiązkiem na początku rzeczywiście tej, być może, ja nie chciałbym tutaj, zostawimy to fachowcom od sygnalizacji świetlnej, natomiast wprowadzenie tam świateł być może takich wzbudzanych może nie być do końca trafnym rozwiązanym, bo wcześniej mamy przy Bytnicy Bydgoskiej skrzyżowanie świetlne, ale dalej mamy z kolei światło w przypadku przejazdu tramwaju. Tam przed sklepem Netto, tam mamy kolejną sygnalizację świetlną. Tamta natomiast będzie w ramach modernizacji sieci tramwajowej przebudowana. Być może da się tam jakoś włączyć. Natomiast w pełni się z panem radnym zgadzam, że na pewno to miejsce jest zaoświetlone. Problem jest rzeczywiście z takim typowym doświetleniem przejścia dla pieszych trochę utrudniony z uwagi na dużą trakcję tramwajową. Nad trakcją z kolei, to nie może w bliskiej odległości wisieć ta lampa doświetlająca, czy taki tam znak niebieski z takim ludzikiem LED-owym, co sobie przechodzi. Natomiast być może jakieś boczne doświetlenie. Będziemy rozważać, aby rzeczywiście było tam bardziej bezpiecznie. Dziękuję bardzo. Ja mam też pytanie z prezydenta. Była informacja dotycząca, że modernizacja trasy sieci tramwajowej będzie do końca czerwca. To jest dobra informacja, ale też mam pytanie dotyczące funkcjonowania komunikacji autobusowej na odcinku pomiędzy ulicą Poniatowskiego, ulicą Sikorskiego, czyli cały odcinek Legionów. Dotychczas przed modernizacją sieci tramwajowej funkcjonowały tam następujące autobusy. Autobus numer 3, autobus numer 18, autobus numer 19 i też jeżdża autobus numer 13. Czy jakieś ostateczne decyzje po zakończeniu już tej modernizacji, czy te autobusy nadal będą tą ulicą jeździły? Panie prezydencie. Nowej sieci szkieletowej komunikacji publicznej w Gruziądzu. W tej chwili pracuję nad tym, gdzie transportu wykonuje odpowiednie analizy. Między innymi w zeszłym tygodniu też mieliśmy szersze spotkanie z udziałem fachowców zewnętrznych, aby zaplanować nad sieciem komunikacyjnym właśnie po okresie oddania zmodernizowanego już układu trakcji tej tramwajowej. Tam, jak pan radny blisko mieszka, doskonale wie, że w pętlę tarczną tramwajową weszły przecież to dostawcze, zrobiły się dwa perony tramwajowe, ale też weszły przystanki autobusowe, głównie redukowane linią z północnej części gminy Grudziądz, które dojeżdżają, aby te prawdopodobnie zdjąć z ulicy Legionów. Natomiast co do autobusów wymiany przez pana radnego, no nie ma żadnych jeszcze pomysłów. Pracujemy, będziemy liczyć natężenia. I to też, co nam się dzisiaj nakłada, to przede wszystkim od roku 2017 już nowelizacja ustawy o zbiorowym transporcie drogowym, które musimy przewidywać dzisiaj, co będzie za dwa lata już, jak i też zintegrowane inwestycje terytorialne, gdzie mamy niskoemisyjny transport zapewniony. Chcielibyśmy wspólnie z gminami stworzyć nową sieć komunikacyjną dla usługi komunikacyjnej gminy, które weszły do naszego ZIT-u, a można to wszystko finansować ze środków RPO, stąd też prace studialne,
będą trwały na pewno przez najbliższe miesiące, a ponownie to będzie na bieżącym. Dziękuję. Prezydencie, tego tak w samym uzupełnieniu, dlatego zadałem to pytanie, ponieważ dużo mieszkańców na odcinku, w którym przeze mnie wskazanym, sygnalizowało, że dla nich byłoby niedopuszczalne, gdyby te autobusy, w szczególności linia 18, która jest bezpośrednio na, prowadzi na, do szpitala, została usunięta, ponieważ system przesiadek w stosunku do osób starszych, gdzie bardzo dużo osób ma problemy ruchowe, tak? To byłoby wielkie utrudnienie. W związku z powyższym, jakby pan prezydent mógł w swoich rozważaniach, analizach uwzględnić utrzymanie bynajmniej tych linii. No oczywiście może zmienić się częstotliwość, panie prezydencie, ale mówię, to był apel. Ja chodziłem do mieszkańców, mieszkańcy mi to zgłaszali. Nawet byli przekonani, że już tych linii nie będzie na tych odcinku. Wobec tego będę zobowiązany, panie prezydencie. Bardzo dziękuję. Chciałbym to zanotować, bo absolutnie nigdy nie było pomysłu likwidacji 18 z regionu, więc nie wiem skąd też trójki, tak? Więc te autobusy, nawet w rozważaniach teoretycznych, które w tej chwili mamy, nadal pozostają w regionie. Dziękuję, panie prezydencie, dziękuję za takie zobowiązanie. Wiemy o rezygnacji z mandatu przez panią Małgorzatę Tychuszek i pana prezydenta Ślusarskiego. A co z zaprzysiężeniem nowych rad? Z czym się wstrzymujemy? Dlaczego? Jeżeli chodzi, panie radny Puliński, o konkretnie uzupełnienie składu osobowego Rady Miejskiej, który ustał. Na moje ręce nie wpłynęły żadne odmowa ślubowania. Pan prezydent Ślusarski złożył na ręce komisarza wyborczego zrzeczenie się mandatu radnego. Z informacji nieoficjalnych wiem, że także też chyba taką czynność dokonała pani radna Kufel. I tutaj już w tym wypadku, zgodnie z kodeksem wyborczym, inicjatywa, dalsze działanie jest po stronie komisarza wyborczego. Czy coś pani Justyna wskazuje? W tej chwili są już wydane postanowienia komisarza o wygaśnięciu mandatu tych dwóch osób. Tak. Czekamy na postanowienia o wstąpieniu przez komisarza wyborczego następnych tych dwóch osób. Znaczy melduję w ten sposób, że takie postanowienia są skuteczne, jeżeli wpłyną także na moje tutaj powiedzmy na mój adres, ponieważ to też reguluje kodeks wyborczy, że komisarz wydając informuje zainteresowanych i przesyła na ręce przewodniczącego. W związku z powyższym możemy w tym momencie podjąć dalszą procedurę do obsadzenia wakujących miejsc radnych. Tak to wygląda. Jest to odmienna sytuacja niż była konkretnie w ordynacji wyborczej, bo tutaj pełna inicjatywa leżała zawsze po stronie radnych. Rady, przepraszam bardzo. Obecnie zostały podzielone te kompetencje pomiędzy komisarza wyborczego i radę. Jeżeli byłaby odmowa złożenia ślubowania, w takim wypadku to rada wydaje uchwałę. A takiej sytuacji nie było. Bardzo proszę, pan radny Marek Czepek. Panie przewodniczący, wysoka rada, panie prezydencie. Ja z kolei chciałem złożyć dwa podziękowania. Pierwsze to takie podziękowanie za trudną decyzję, jaką pan prezydent ostatnio podjął. Chodzi mi o zmiany na stanowisku szefa geoterii w Grudziądzu. Jako opozycja widzieliśmy już bardzo dawno, że tam nie będzie żadnych pozytywnych zmian. Apelowaliśmy o to wielokrotnie. No wreszcie władza jakby dojrzała do tego wniosku i za co dziękuję. Drugie moje podziękowanie kieruję do pana prezydenta Marka Sikory, bo gdyż on zareagował na tą moją prośbę. Pierwsze jaskółki oświetlenia świątecznego w Grudziądzu się pojawiły. Dziękuję i bardzo proszę o dalsze. Wiem, że to etapami idzie, ale już się sprawdza. Dziękuję. Pani radna Iwanowska, bardzo proszę. Organizacyjnych, że koledzy, którzy są przewodniczącymi komisji, żeby nie planowali swoich komisji na wtorek 23.12. Oczywiście członkowie Komisji Zdrowia i Komisji Edukacji dostaną zawiadomienie, ale tak przy okazji mówię, żebyście się Państwo spodziewali, że 23 grudnia we wtorek o godzinie 15 jest planowane posiedzenie Komisji Edukacji, a o godzinie 16 Komisji Zdrowia. Wstęp 208. Dobrze. To jest jedna informacja, taka po prostu, żebyście Państwo już wiedzieli i przypominam Państwu o piątku 19 grudnia
o godzinie 18 jest wspólne kolędowanie z Młodzieżową Radą w klubie Akcent, połączone z zbiórką zabawek, słodyczy dla dzieci z rodzin potrzebujących. Te dary będą na święta przy okazji Wigilii Grudziąckiej tutaj rozdawane i radni, którzy chcieliby wziąć udział w śpiewaniu, zapraszam serdecznie już na godzinę 16:45 na taką próbę jeszcze. Także mam nadzieję, że się spotkamy prawie w komplecie. Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Czech, który pochodzi od osób mieszkających na osiedlu 6 marca. Kiedy będzie mógł być puszczony autobus, czyli ten ruch ulicą Armii Krajowej i dalej w prawą ulicę regionu, żeby móc dojechać do Polikliniki i z drugą stronę, od strony Polikliniki, od strony tarów na Armii Krajowej i dalej w stronę miasta? Ponieważ rozumiem, że skoro podał pan datę 13 czerwca, to też zmienił się harmonogram, już wiadomo, kiedy te poszczególne etapy będą oddawane do użytku. Trudno powiedzieć, kiedy poszczególne etapy i całe modernizacje będą oddawane do użytku. Z uwagi na to, że tak naprawdę już nie wiadomo, jest zima, która przed nami jeszcze jest. Tylko też póki co ludziom sprzyja wykonawcy, więc robi bardzo dużo, łącznie z układaniem nawierzchni chodników przy tych temperaturach i spektrum dopuszczone. Natomiast niektóre elementy samej tej nowej infrastruktury, no, wymagana jest temperatura minimum 9 stopni przez kilka dni. Kwestia, kiedy taka temperatura po prostu zaistnieje, no wtedy na bieżąco, raz w tygodniu spotykamy się na Radzie Budowy i ustalamy harmonogramy na dany tydzień pracy. Znając te prognozy krótkoterminowe i pogodowe w tej chwili. To na pewno będzie od kwietnia, także wtedy będę mógł bardziej precyzyjnie podać, kiedy wykonawca zamierza oddać poszczególne odcinki. Tamten odcinek, który pan wspomniał, nie jest taki skomplikowany jak odcinek tej wcześniej, który jest od ulicy, właściwie od placu Postanowień, ulicy Solnej, tu jest służb więzienia. To jest najgorszy odcinek, gdzie tak naprawdę, jak to mówią wykonawcy, pan tylko wie, co jest pod ziemią, jak się odkopie, to dopiero tam patrzą i się zastanawiają, co dalej z tym zrobić. Nie jest to dobrze zimalizowane. Tamten dalej, za już Armii Krajowej, jest w miarę opanowane, więc ciągle gdzie pociągi zostały przygotowane. Myślę, że to jest kwestia dużo pogody. Sądzę, że to nie będzie aż tak długo trwało, jak koniec czerwca. Dziękuję koleżanki Iwanowskiej. W takim razie ja też chciałbym poprosić członków Komisji Bezpieczeństwa o zarezerwowanie sobie daty 22 grudnia, godzina 15:30, czyli na pół godziny przed planowanym upadkiem tutaj w urzędzie. Spotykamy się, szanowni państwo, w sali 208 członkowi Komisji Bezpieczeństwa. Dobrze, dziękuję bardzo. Ja tylko przypominam przewodniczącym komisji, że zgodnie tutaj z harmonogramem, jeżeli macie państwo działanie za jakieś materie, żebyście państwo też to wskazali do biura rady, tak? Żeby te komisje odbyły się profesjonalnie. Szanowni państwo, jeżeli nie mają żadnych pytań i uwag, ja tylko przypominam, że spotykamy się 13:25. Będzie szkolenie przez pana skarbnika przeprowadzone. Przechodzimy do takiego punktu. Wysoka Rado, zamykam trzecią sesję Rady Miejskiej Grudziąckiej.